No dla mnie odpowiedzią na pytanie, dlaczego ktoś sprzedaje więcej, jest po pierwsze, albo dociera do większej ilości potencjalnych klientów, bądź po drugie, lepiej zamienia tych potencjalnych w płacących. Czołem Allegrowicza, w tym materiale opowiem Wam, jak w sposób metodyczny korzystać z Allegro Analytics. Jeśli interesuje Was to, jak można wyciągnąć więcej właśnie z tego narzędzia, zachęcam do zostawienia łapki w górę i obejrzenia części merytorycznej odcinka. Ok, teorię mamy już za sobą, pora przejść do jakichś praktycznych przykładów jak z te raporty możemy wykorzystywać? I takim pierwszym i jednocześnie moim ulubionym raportem jest aktualnie raport odwiedzin według ofert. Czyli jak wejdziemy sobie w asortyment, rozwiniemy sobie listę, mamy odwiedziny według ofert. I to jest właśnie ta różnica, że zobaczcie, w abonamencie podstawowym moglibyście sprawdzić odwiedziny według ofert, czyli Ilość wizyt i konwersje, i ilość transakcji tylko dla Waszego konta, natomiast w tym abonamencie profesjonalnym możecie sprawdzić, ile odwiedzin mają oferty Waszej konkurencji, jaką mają konwersję. I też za chwilę pokażemy sobie na praktycznym przykładzie, jak możemy to wykorzystać. Weźmy sobie w jakąś przykładową ofertę Allegro. Mamy tutaj plecak szkolny. Możemy sobie sprawdzić na przykład, do ilu potencjalnych klientów dotarł ten sprzedający i ilu zamienił w tych płacących. Czyli sprzedajemy plecaki, to jest nasza konkurencja, Omega Sport. No, widzimy, że na przykład, tak, to jest dokładnie ta oferta, dotarł do 1500 tysiąca kupujących, no, zamienił to na 5 transakcji, no i jakby wszystko się. Tutaj zgadza. No i co nam daje ta dana? W momencie, gdy jesteśmy na przykład konkurencją do tego sprzedawcy, no dla mnie odpowiedzią na pytanie, dlaczego ktoś sprzedaje więcej jest e, po pierwsze, albo dociera do większej ilości potencjalnych klientów, bądź po drugie lepiej zamienia tych potencjalnych w płacących. Czyli jak Wy chcecie mierzyć się z jakimś sprzedawcą, to to jest taka dla mnie najprostsza droga i taka, która opiera to wszystko o jakąś daną, o jakieś liczby, nie o jakieś przypuszczenia. Tylko kierujemy się już tutaj liczbą, więc jesteśmy sprzedawcą plecaków. Możemy sobie wejść w kategorię. Zrobimy sobie nawet taki przykład, że wcielimy się może w rolę jakiegoś sprzedawcy. Weźmiemy sobie ostatnie 30 dni i sprawdzimy właśnie. Jak możemy do tego podejść? No dobra, zróbmy sobie jakiś przykładzik. Jesteśmy sprzedawcą, który na przykład to Ensport, to jesteśmy my, tak? Mamy 542 wizyty i 44 transakcje. Naszą konkurencją. Jest Street Brands. On ma 2267 wizyt i 175 transakcji. Nad jakim obszarem ja, jako sprzedawca, muszę popracować, żeby wyprzedzić tego konkurenta? No, patrzę, konwersja jest u mnie 8.12, u niego jest 7.72. Tak, konwersja odpowiada za nic innego, jak za to, że jestem w ofercie, przeglądam ją jako klient. Jeśli mi się podoba, klikam kup teraz. Czyli niezależnie od tego, czy to jest oferta moja, czy oferta mojego konkurenta, ta konwersja jest bardzo podobna. Czyli umówmy się, atrakcyjność oferty, czy tej mojej, czy tej konkurencji jest na podobnym poziomie. Jednak to, co się tutaj w tym przypadku różni, to zobaczcie dotarcie do klienta, ponieważ ja docieram do 542% odbiorców, potencjalnych kupujących. Natomiast moja konkurencja dociera do 2267 potencjalnych klientów. Także to co ja mogę zrobić jako e, sprzedawca, to znowu w tym przypadku dobrać sobie narzędzia, dzięki którym na przykład no nie wiem, zwiększę sobie dotarcie do e, klientów. I te narzędzia mogę dobrać znowu na przykład za pomocą Allegro Analytics. To, co mogę zrobić w pierwszym kroku, no to tak, wiem, że muszę bazować na, nazwijmy to w cudzysłowie, narzędziach, które zwiększą mi liczbę wizyt, czyli nie poprawiam sobie opisu oferty, bo opis oferty już jest na, powiedzmy, dobrym poziomie, bo ma za zadanie zamienić tego potencjalnego klienta w płacącego. Zamienia go, jest, jest, jest ok. Więc teraz sobie pomyślmy, co możemy zrobić, żeby dotrzeć do większej liczby potencjalnych klientów. I tak, no pierwszym z takich raportów, w które mogę sobie wejść, może być na przykład sprzedaż według opcji promowania. Tak? Wchodzę sobie w sprzedaż według opcji promowania, wchodzimy całe Allegro. I sprawdzimy sobie, czy jest sens, żebyśmy my, na przykład, tą naszą ofertę, którą tutaj mamy, ofertę z kategorii plecaki szkolne, żebyśmy sobie wyróżnili, tak? Czyli wbijamy sobie tutaj naszą kategorię, znowu ostatnie 30 dni, patrzymy sobie, jak wpływ, jaki jest potencjał i, i jaki wpływ ma wyróżnienie na wartości sprzedaży? Czy wyróżnienie, czy pakiet promo, czy darmowa wysyłka, czy inne formy promocji, które są tutaj opisane, a które też zwiększą liczbę wizyt, czyli widoczność naszej oferty, tak? Bo tutaj, jak sobie spojrzymy w poprzedni raport, to właśnie na tym aspekcie musimy się skupić. No i się okazuje, że zobaczcie, oferty wyróżnione mają wysoki potencjał na wzrost wartości sprzedaży. Dlaczego? Ze względu na to, że w licz, w, biorąc pod uwagę wszystkie oferty, tylko około 7% jest wyróżnionych, czyli ze wszystkich wystawionych na Allegro tylko 7% jest wyróżnionych, a te 7% wyróżnionych generuje no, prawie 30% transakcji tak czyli udział w liczbie transakcji to jest prawie 30% więc ta dźwignia z wyróżnienia jest dość duża więc to co mogę zrobić to po prostu wyróżnić tą ofertę i później badać sobie tą liczbę wizyt wiecie z dnia na dzień czyli wchodzę sobie tutaj patrzę sobie wyniki na przykład za wczoraj mam nadzieję że będą tutaj ci sprzedawcy jest fashion coś to jest to to nasza konkurencja a czy jesteśmy my nie ma tutaj nas, cofnę się jeszcze na chwilkę. Oj, wyszedłem. E, więc e, możemy sobie to później sprawdzać z dnia na dzień, czyli jak sobie będziemy po prostu wpisywać te plecaki, e, patrzyliśmy sobie wcześniej 30 dni, ok. E, a teraz spojrzymy sobie z dnia na dzień, czyli włączyliśmy wyróżnienie konkurencja ma tych wizyt nadal 50 na przykład na dzień, a my, my mamy tych wizyt 40. I pytanie, co jeszcze możemy zrobić, tak? Widzimy, że w ciągu dnia ta liczba wizyt i, i tą ilością wizyt praktycznie doganiamy tego konkurenta, ale jeszcze nam trochę do niego brakuje, więc może dorzućmy do tego Allegro Ads, może dodajmy sobie tam kupon, może dodajmy tam monetę, może zmieńmy tytuł, Znowu ze zmienionym tytułem możemy sobie, znaczy inaczej może, możemy zmienić tytuł w oparciu o kolejny raport, który się tutaj znajduje, czyli wchodzimy sobie w sprzedaż według słów w tytule oferty, wchodzimy sobie w całe Allegro, klejamy sobie tą kategorię plecaki i patrzymy po prostu, jakie słowa kluczowe wpisuje ten klient w wyszukiwarkę, tylko czekajcie, żeby to były plecaki szkolne. Jakie, jakie słowa wpisuje klient w wyszukiwarkę, i znowu, co my możemy zrobić, żeby w tej wyszukiwarce e, zaistnieć? Dobra, wchodzimy sobie, w plecaki szkolne. To jest to. E, tylko tak: zwiększmy sobie zakres dat. Niech to będzie ostatnie 90 dni, żeby mieć um, te dane chociażby z ostatniego kwartału. I zobaczcie. Mamy tak, słowa kluczowe, które generują największe wartości sprzedaży i teraz możemy zestawić sobie to z tym, czego używa nasz sprzedawca. Jeśli jest to rzeczywiście, to, jest, to jesteśmy my, nie? To jesteśmy my, to jest nasza konkurencja powiedzmy i tak. Zastawiamy sobie to z... Tym, co realnie mamy w ofercie. Pamiętajmy, że tytuł możemy oferty zmienić od niedawna, nawet jak jest sprzedaż. Czyli mamy plecak szkolny, to się zgadza i u nas, i u konkurenta. Pamiętajmy też, że tytuł wpływa na to, że te dotarcie do klienta może być wyższe, jeśli bardziej trafimy w te upodobania kupujących. To, co sobie patrzymy dalej, zobaczcie, młodzieżowy to jest fraza niewykorzystywana zarówno przez konkurencję, jak i przeze mnie. Fajny wyróżnik, sprawdźmy, nie? czyli edytuję sobie tytuł oferty, wpisuję sobie plecak szkolny, młodzieżowy, pasuje mi rzeczywiście do kontekstu do mojego produktu, a nie mam go w tytule a mam jeszcze na to miejsce, tak? Bo mamy 75 znaków w tytule. Tu wykorzystujemy nie wiem około 50, więc ta fraza młodzieżowy nam tutaj wejdzie. Czyli mamy kolejną rzecz, którą możemy umieścić w tym tytule po to, żeby znowu w przeciągu tego dnia, w skali tego dnia, jak sobie będziemy sprawdzać, żeby sobie sprawdzić, czy ta zmiana w tytule wpłynęła nam na to, że tutaj nagle konkurencja ma tych wizyt na przykład nie wiem 99 a my, a my mamy 94, czyli to może być ta zmiana, która wpłynie na to, że my w ciągu dnia będziemy mieli 105 wizyt, a oni dalej będą mieli około 100. Czyli znowu będziemy stopniowo tą przewagę budować, no bo jeśli będziemy każdego dnia z nimi wygrywać, to później w przeciągu 30 dni, no też siłą rzeczy ich. Wyprzedzimy pod kątem liczby wizyt i tak dalej. No i taka sama sytuacja jest z konwersją, czyli jeśli akurat zdarzy się Wam, że to Wasza konwersja będzie niższa niż konwersja konkurencji, to wtedy nie patrzymy na narzędzia związane z dotarciem do klienta, ale patrzymy bardziej na narzędzia związane z ofertą, czyli porównujemy sobie jeden do jednego tą ofertę, co mogło tutaj nie zagrać, czego brakuje w opisie oferty. Może recenzje produktowe są kiepskie, może nie. Odpowiadamy na negatywne komentarze. Może ktoś sprzedaje taniej, musimy się od tej konkurencji odciąć, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Także Allegro Analytics to jest w dużej mierze takie narzędzie, które możemy do tego typu zagrań wykorzystywać. Jak miałbym iść jeszcze głębiej, bo to są takie najważniejsze raporty, które tutaj dla Was omówiłem, no to możemy pójść jeszcze po oszczędność, tak? czyli mamy za sobą już kwestię tego, że promujemy ofertę, czyli wyróżniamy ją. Też tutaj padło hasło, żeby ofertę na przykład dodać do kampanii Allegro Ads i możemy sobie tutaj myśleć teraz, że ok, no jeśli będziemy promować ofertę, wyróżniać ją, ta prowizja będzie coraz wyższa, więc to, żeby tą oszczędność wygenerować, no możemy też znowu zadziałać analitycznie, czyli możemy powiedzieć sobie: OK, a może okaże się, że ja tą cenę tego plecaka mogę sobie podnieść. Czyli sprawdźmy to, też Allegro Analytics nam na to pozwala. Może oferty, które mm, sprzedają, e, znaczy ceny jednostkowe plecaków są wyższe, sprzedają więcej. Możemy to sprawdzić, czyli wchodzimy sobie w rozkład poziomu cen, plecaki szkolne e, i mamy to mniej więcej tutaj rozbite. E, jak korzystamy z tego raportu? Wpisujemy sobie tutaj krok. Na przykład, żeby co 5 zł nam zrobiło tą wycenę. Nasz plecak to jest do 200 zł, więc wpiszemy sobie 200, cena minimalna wpiszemy sobie 50, tak żeby sobie. Ten kafelek, mniej więcej duży, rozbić na mniejszy, żeby sprawdzić sobie, jak te plecaki, w jakiej cenie on jest, one sprzedają się w największej ilości. No i się okazuje, że nasz plecak szkolny sprzedaje się w tym przedziale cenowym 115-120 zł. W sensie, plecaki szkolne najczęściej w tym przedziale się sprzedają. My mamy cenę. 102 zł, więc to jest pierwszy krok w kierunku oszczędności. Podnosimy sobie cenę, nie wiem, 2-3% w skali tygodnia i monitorujemy jak to wpływa z dnia na dzień na nasz wskaźnik wizyt i na nasz wskaźnik konwersji. Bo być może sprawdzi się to, co jest pokazane w tym raporcie rozkład poziomu cen, ok, w tym przedziale cenowym ta nasza transakcyjność będzie najwyższa. I właśnie taką e, przewagę daje Allegro Analytics. Idąc dalej, znowu jeśli szukamy oszczędności, nawiązując do e, sposobów promocji, e, to co może być swego rodzaju oszczędnością, e, to nasza wiedza na temat tego, kiedy klient kupuje. I w związku z tym wchodzimy sobie w raport trendy w czasie. Mamy przed sobą raport trendów. Czasie sprzedaż według godzin i dni tygodnia. Wchodzimy sobie na przykład badając ostatnie 90 dni. Patrzymy sobie plecaki szkolne. No i widzimy, że tutaj w piątek i sobotę to są raczej takie trochę martwe dni, czyli zwłaszcza w sobotę te wartości sprzedaży są po prostu niższe. Więc to jak my możemy zaoszczędzić, biorąc pod uwagę to, że korzystamy z Allegro Ads, korzystamy z tych klasycznych wyróżnień, to na przykład skorzystać z wyróżnień jednodniowych i włączać je na przykład na poniedziałek, wtorek i środę. Tylko i wyłącznie na te 3 dni. Jest narzędzie, które nazywa się Ale Asystent, i rzeczywiście na 3 dni możecie wtedy sobie na przykład takie wyróżnienie włączyć. I to będzie automatyczne. Więc tak to mniej więcej działa i dzięki temu oszczędzicie, bo nie będziecie płacili dodatkowo za te pozostałe dni. Oczywiście, no wtedy też troszeczkę stracicie, ale no piątek, sobota, no to okej, okay. tracicie ale niewiele, czwartek trochę tracicie, w niedzielę trochę tracicie. Zawsze możecie włączyć wyróżnienie jednodniowe z wyjątkiem piątku i soboty. Jest to oszczędność, jest to oszczędność, tak. Mamy też kolejną rzecz, czyli możemy sobie jeszcze bardziej dokładnie sprawdzić, jakie są trendy w wartości sprzedaży według godzin i dni tygodnia. Czyli zobaczcie, mamy tutaj poniedziałek, wtorek, środa, czwartek i patrzymy sobie też po godzinach. I tak. W Allegro Ads to, co możecie zrobić, to ze względu na te godziny manipulować swoimi stawkami CPC, czyli stawkami za kliknięcie w reklamę, czy tam stawkami za wyświetlenie reklamy, czyli CPM, tak? No i dzięki temu możecie na przykład wykorzystać te górki w sprzedaży i wtedy też automatycznie zwiększać stawki CPC. I w Ale monitorze znowu macie taką funkcjonalność, dzięki której automatycznie ustawicie harmonogram monogram dla kampanii Allegro Ads. No i dzięki temu będziecie sobie zwiększać wtedy kiedy rzeczywiście ten klient najczęściej kupuje i dodatkowo zmniejszać te stawki CPC wtedy kiedy go nie ma, wtedy kiedy kupuje rzadziej. Więc też dzięki temu jesteście w stanie zaoszczędzić. To co jest też istotą rzeczy, przy szukaniu oszczędności, to też zwiększenie koszyka zakupowego. I znowu, to, co nam daje Allegro Analytics, to podpowiada nam, jakie produkty możemy jeszcze dorzucić do swojego asortymentu, po to, aby tą sprzedaż zwiększać i aby koszty reklamowe były niższe. I to jest dość nowy raport. Wchodzimy sobie na raport: Sprzedaż powiązana w kategoriach jak bądź sprzedaż powiązana w produktów dla produktów, przepraszam, mamy te plecaki szkolne. I patrzymy sobie, co z tym plecakiem szkolnym jeszcze kupujący dobierają. Tworzymy sobie na tej podstawie, na przykład kup w zestawie albo zestawy produktowe. No i dzięki temu raz pozyskany klient nie przychodzi do nas tylko po plecak, ale kupuje coś jeszcze. Także to jest kolejna rzecz, która nam te koszty pozyskania zakupu będzie obniżała, bo tak jak mówię po tego klienta wyjdziemy tylko raz. Kupił nas plecak i na przykład jeszcze inną rzecz i zaraz dowiemy się, jaką rzecz jeszcze będzie mógł u nas kupić. OK, mamy już przed sobą raport sprzedaży powiązanej, no i możemy sprawdzić tutaj, w jakich kategoriach jeszcze ci klienci najchętniej kupują. Wzięliśmy sobie ostatnie 8 dni, akurat skróciliśmy sobie ten raport, mamy artykuły szkolne, mamy piórniki. Dorzucamy piórniki do naszego asortymentu, dajemy jako kup razem, no i dzięki temu też zyskujemy dodatkowe wartości sprzedaży właśnie, w tej kategorii, nie, pozyska, nie pozyskując tego klienta ponownie, czyli nie wychodząc po niego drugi raz, to jest już pozyskany klient, który po prostu musi tylko i wyłącznie zauważyć, że my te piórniki mamy w naszym asortymencie. Czyli tak jak mówiłem, umieszczamy to jako kup razem, umieszczamy to jako zestaw produktowy, dajemy serie produktowe z piórnikami i także innym asortymentem, czyli możemy tutaj grzebać dalej. Artykuły plastyczne, kredki, pisaki, kleje i tak dalej. Możemy iść w ogóle po innych kategoriach, bo widzimy, że kupują jeszcze z domu i ogród. Kupują, zobaczcie, nawet budownictwo i akcesoria, nawet ktoś z umywalką kupił plecak, nie? Oczywiście tak szeroko bym nie szedł. Raczej te kategorie, które będą miały tutaj największe wartości sprzedaży i największą liczbę powiązanych transakcji będą takie najbardziej trafne, ale zawsze można próbować też różnych koncepcji, pomysłowość nie jest zabroniona. No i jak widzicie, łącząc wszystkie te raporty w całość, możemy zbudować naprawdę fajną machinę, dzięki której będziemy sobie stale zwiększali właśnie czy tą liczbę wizyt, czy liczbę naszej konwersji, wartość, współczynnik tej konwersji, więc dzięki temu możecie z dnia na dzień sobie tutaj zaglądać, dobierać te narzędzia samodzielnie, korzystać z tych raportów i zwiększać sprzedaż, jak i również na końcu pokazałem, że też zyski. Więc jeśli ten materiał się Wam podobał, zachęcam do łapkowania. W międzyczasie podpowiem, że jest to taki materiał wstępny do projektu już piątej edycji wspólnych żniw, czyli programu, który będzie miał miejsce już w kwietniu. Więcej o tym programie możecie poczytać właśnie na stronie v łamane na landing, łamane na żniwa 5. Podlinkuję Wam to w opisie tego materiału, i tutaj przedstawiłem Wam fragment lekcji, jak wykorzystać potencjał Allegro Analytics. I oczywiście mamy taką zasadę, że na YouTube nie dzielimy się wszystkim tym, co wiemy, tylko dajemy jakąś część tej wiedzy, tak żebyście też Wy osoby, które dopiero zaczynają, mogli sobie zapoznać to Allegro. Ale największe smaczki są za zamkniętymi drzwiami, więc jeśli chcecie wiedzieć, jak jeszcze bardziej wykorzystać potencjał Allegro Analytics i innych elementów związanych z Allegro, innych takich miejsc, gdzie znajdziecie dane o Allegro, to zachęcam właśnie do wzięcia udziału w tym programie. Tutaj możecie poczytać o tym jeszcze więcej. Tymczasem za dziś Wam dziękuję i zachęcam do przyszłych materiałów. Cześć.